Witam Państwa ponownie w moim studiu, Anika Dąbrowska. Bardzo proszę, momencik, tak jest. O, wow, to do tych statuetek bardzo, od Radia Rzeszów pięknie. Ode mnie z gratulacjami. Pomyślałem, że trochę wiosny pod koniec zimy, jeszcze w tak pięknym wydaniu. Zwiastunem jesteś, mam nadzieję, tego co najlepsze w muzyce, w polskiej muzyce rozrywkowej, przyszłością naszej polskiej piosenki, czego tobie życzę wraz ze wszystkimi u nas w Polskim Radiu Rzeszów. A niech te kwiatki będą także pięknym dodatkiem do dzisiejszego wieczoru. Super, bardzo dziękuję, bardzo mi miło, naprawdę. Jak ci się śpiewało dzisiaj, powiedz, jak się czułaś na scenie? Cudownie, naprawdę. Tak? Wspaniała publiczność, za co bardzo dziękuję, wspaniała energia, więc tęskniłam bardzo za tą sceną, więc każde takie wydarzenie i każda taka możliwość zaśpiewania jest dla mnie niesamowitym przeżyciem, więc bardzo się cieszę, że udało się dzisiaj. Z wieloma artystami, z którymi rozmawiam, przeprowadzam wywiady, dochodzimy do wniosku, że najtrudniej im zaśpiewać jest we własnym mieście, tam gdzie się urodzili, tam gdzie się wychowywali. Mają największą tremę. Jak to jest w twoim przypadku? Z tą tremą? Prawda. Tak, to tak? Prawda, tak. Ja mam tak samo zawsze, albo przed znajomymi, albo właśnie w tym mieście, gdzie się tak naprawdę wychowało, jest najciężej, no bo faktycznie tutaj się stawiało swoje pierwsze kroki i każdy dobrze pamięta, więc jest taka trochę presja, ale też to są najwspanialsze wspomnienia i też tutaj się śpiewa najlepiej. Jakie jest twoje pierwsze odczucie, jakie było, kiedy dowiedziałaś się, że już masz jedną statuetkę, a za kilka miesięcy okazało się, że kolejną? Jak na to zareagowałaś? Niesamowite uczucie, naprawdę. Nie spodziewałam się, więc jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Chyba będę wdzięczna do końca życia, bo jest to naprawdę ogromne wyróżnienie i jestem po prostu wdzięczna za to, że te statuetki otrzymałam i jest to właśnie bardzo fajne docenienie, więc słuchaj, dziękuję. Nasze 13 edycja Werbla dzisiaj, twoje dziesięciolecie, można powiedzieć już tak, śpiewania od siódmego roku życia. Tak. Słuchaj, fajnie się to wszystko układa, miło się to wszystko układa. Układa się w pewną całość, ale przede wszystkim jest takim dowodem na to, że rozwijamy się wszyscy, że idziemy do przodu, że, bo wiadomo, że kto stoi w miejscu, ten się cofa, więc my nie, my do przodu. Dowodem tego jest także ten twój album, póki co, płyta, która najbardziej nam się spodobała, nam, czyli Jurorom w Werbla 2021, ale i przede wszystkim publicznie. Jak nagrywało ci się tę płytę? Czy to był taki, jakiś taki prosty proces, krótki? Dosyć krótki w sumie, można powiedzieć, jak na płytę, ponieważ w rok zrobiliśmy ją. Nagrywało mi się wspaniale, no bo to jest mój materiał autorski, więc faktycznie to, że mogłam być w tym studiu i robić coś, co faktycznie kocham i śpiewać coś, co faktycznie czuję, to jest totalnie inne uczucie, więc pamiętam jeszcze te wszystkie emocje ze studia i nagrywało mi się wspaniale tą płytę. Jestem bardzo z niej dumna i myślę, że za kilka lat nawet się jej nie powstydzę, więc na tym mi bardzo zależało. Zarówno wersje tekstowe, jak i muzycznej dorzucałeś swoje 3 grosze. Tak. Dokładnie. Właśnie, i ta płyta jest wtedy jeszcze bardziej wiarygodna, bo to już jest tam duża część ciebie. Pomagali ci także twoi koledzy. Dwóch, tak, tam, taki tak, jest tandem autorsko-kompozytorski. Ta pomoc przydaje się. Zdecydowanie. Wiadomo, że ja dopiero zaczynam i to są moje początki, więc bardzo dziękuję za takie wsparcie ze strony chłopaków. Oczywiście oni tam wszystko dopinali na ostatni guzik, bo sama bym sobie nie poradziła, ale faktycznie ta współpraca przebiegała bardzo miło i sympatycznie, więc jestem też z niej bardzo, bardzo dumna. Słuchaj, nagrody, statuetki to jedno, ale są też nagrody pieniężne. Czy mogę cię zapytać, zadać takie nieskrętne pytanie, na co przeznaczysz te pieniądze? Myślę, że na właśnie swój rozwój, bo to jest dla mnie najważniejsze. Państwo słyszą sami. Na swój rozwój, to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, więc będę cały czas szła do przodu i na pewno te wszystkie nagrody bardzo mi pomogą w tym wszystkim. Anika, mocno trzymam. Państwo też również tam, tak, na sali. Trzymamy mocno kciuki za Anikę, tak? Rozumiem, wszystko jasne. Zobacz, jakie masz silne wsparcie wśród naszych słuchaczy. Niesamowite. Pięknie dziękuję naprawdę za to całe wsparcie, bo naprawdę bardzo to doceniam. A my dziękujemy ci za występ, za ten wspaniały koncert, no i za tę muzykę, którą znaleźliśmy na twojej płycie póki co. Życzę ci kolejnych sukcesów. Samych, tylko i wyłącznie największych polskich przebojów i obyś była popularna przez długie, długie lata. A my dumni z tego, że dorzuciliśmy sobie takie 3 grosze także ze swojej radiowej strony, troszeczkę pomagając tobie w tej karierze. Wszystkiego dobrego, Anika. Bardzo, bardzo dziękuję. Całuję wszystkich mocno. I za moment mój kolejny gość.